Cześć, siemano, witajcie, z tej strony Mr. Adam 15, witam serdecznie w kolejnym odcineczku po sąsiedzku. Jest ze mną jak zawsze sąsiad. No, ja jestem, witam serdecznie. Sąsiad jest jak zawsze jest Fędzik, jest czterdziesteczka, jest czwóreczka i gdzieś tam pięćdziesiąteczka. Szkoda, żebym wszystkich w jednym miejscu ciągników nie złapałem, no ale się nie udało. Mamy wrzesień i na sam start lecimy samaszem, lecimy tutaj Fędzikiem na sianokosy, bo udało się ugadać tutaj troszeczkę z sąsiadem, że jest taka możliwość dłuższej zabawy na wrześniu. Czy ja pojadę po oponach, nie strzelaj. Instrybutor tylko w opony, no i u mnie lepiej, żeby te opony nie strzelały. Więc lecimy najpierw kosić, taki trochę miszmasz, mam dużo do zrobienia, więc tym się bardzo nie przejmuję, że tej roboty nie będę miał. Oczywiście moja cudowna brama się nie zmieniła, no ale no, nie ma czegoś takiego, jak wy sobie napiszecie, zmieńce bramę na rozsuwaną i ja w 3 sekundy to zrobię. No tutaj troszeczkę inaczej robimy, więc jeżeli już się przygotowałem na taką bramę, to też tak szybko ją nie będę usuwał, bo nie wiem, czy w ogóle dostanę taką bramę rozsuwaną, czy nie będę musiał całego płotu wymieniać, więc to też trochę tak bez sensu teraz ingerować i rozwalać cały płot, który dopiero był założony, no i stracić na niego pieniądze, więc no tutaj nie będzie to takie proste jak w każdej innej serii, że a dobra, kliknę sobie, bo mi się tak podoba. Z jednej strony nie przeszkadza mi bardzo, a z drugiej troszeczkę idzie taką nostalgią starodawnych gospodarstw, gdzie pamiętam też nieraz się te bramy otwierały na zewnątrz, czyli do bramy i trzeba było właśnie zrobić tak jak ja teraz, czyli wyjeżdżasz, stajesz na drodze, wysiadasz, zamykasz bramę i jedziesz dalej. Często tak się kiedyś robiło, nieraz. I powiem, aha, ten Marek jedzie, więc co tu, mówię, jak sąsiad mnie goni, myślałem, że nie? Marku? Ale mówię, przecież sąsiad nie ma takiego dźwięku. No ale dobra, wszystko wyszło na to, że Marek mnie bardzo mocno goni, a za nim cały peleton. Więc jak na razie zostawię sobie tą bramę. Jeżeli znajdę taką fajną rozsuwaną, która będzie pasowała, no to ją podmienimy, tam koszt wyjdzie pewnie tysiaka, no ale to tam mniejsza z tym z kosztem, to już się tam dojdzie do ładu i składu jak będzie. Jeżeli nie znajdę, no to będę musiał gdzieś tam za jakiś czas w ogóle zmienić cały koncept ogrodzenia, ale o tym nie ma co gadać. Fajny klimat, bo chociaż nie zostawiam otwartej bramy na oścież cały czas, tylko sobie mogę wyjść, zamknąć i naprawdę, chociaż się używa tej bramy, bo niekiedy naprawdę te bramy to mogły być w ogóle zdjęte i by i tak jeździmy tak jak na przykład u mnie na podwórku, prawie w ogóle nie jest zamykana. Ale brama jest, to najważniejsze. Dlatego też gdzieś ten klimacik jest, podoba mi się to, a jak się uda, to coś się znajdzie. Jak na razie start mamy taki, że na pewno, nie, chociaż to jest inny mikrofon, to już nie jest Blue Yeti, bo wiem, że Blue Yeti bardzo łapało gdzieś tam dźwięki z zewnątrz. Oczywiście idzie wiosna, więc chłopaki na budowie ślicznie stukają, walą i nie powiem co jeszcze robią. Piją też na pewno i na pewno słychać. Ja słyszę, wy pewnie tego nie będziecie słyszeć i chyba to będzie jedyny plus tego mikrofonu. Tak mi się zdaje, dopóki sąsiad nie będzie krzyczał coś do sąsiada, tutaj jeżeli chodzi na budowę, to znaczy, że nie słychać tego. I daj Boże, żeby tak było. Skupiamy się na sianokosach. Sianokosy na wrześniu, jakby to powiedzieć, będą takie pół na pół. Bo oczywiście no, nie będę dzisiaj wszystkiego robił, no bo mamy 1 września, więc skosimy sobie trawę i jeżeli starczy czasu, zobaczymy też w ogóle, jak długo będę kosił, bo to też jest bardzo ważne. A nie chcę zająć się cały odcinek sianokosami, bo mam też żniwa, a dużo mam rzeczy na wrześniu, więc ja na wrześniu będę nie tylko dzisiaj, ale też i w kolejnym odcineczku, więc też u mnie się będzie działo. Na dzisiejszym odcinku na pewno sianokosy i żniwa soi, bo chciałbym się tego pozbyć, żeby w kolejnym odcinku dokończyć to, co niepotrzebne i zostawić sobie tylko kiszonki i ziemniaki. Taka jest moja wersja i daj Boże, żeby taka wersja się tutaj udała. To jest dość duża łąka, więc no, samo koszenie już mi troszeczkę zejdzie, ale jak na razie Fędzikiem dość szybko mi to leci i to najważniejsze, że muszę troszeczkę sobie delikatnie cofać, bo nie mam takiego profilu skrętu. A co do profilu skrętu, bo na poprzednim odcinku nie było, kierownicy, spodobał mi się zajebiście mega jeden komentarz, że jak to, tak nie wiem, nie przypomnę sobie go w całości, co nie, ale coś w stylu, że na pewno
wszystko dobrze działa, tylko jestem jebanym leniem i nie chciało mi się tego zrobić. Prawda. I powiem szczerze, plus że jeden. Plus jeden, dlatego że mnie to mega rozśmieszyło, bo kiedy ludzie lubią walać zajebisty komentarz w stylu, żeby mi dojebać, a tak szczerze za dużo im to nie wychodzi. No niestety, jak sami dobrze wiecie, staramy się nagrywać jak najszybciej się da i też nie chcę tracić nie wiadomo ile czasu, jeżeli jesteśmy umówieni na nagrywanie, tym bardziej w tym tygodniu dobrze wiecie, że jest u nas Jankus i też takie przeciąganie, bo ja mógłbym pierdolnąć to wczoraj i powiedzieć, dobra, nie nagrywamy, bo mi nie działa kierownica i nagramy, jak se to naprawię. No, naprawiłem dzień później, a tak szczerze straciłem na tym, żeby dojść do tego, co się wydarzyło, myślę, że spokojnie około półtorej godziny, więc takie półtorej godziny to jest nagranie dwóch odcinków, albo przygotowanie i nagranie jednego, więc już sami sobie możecie dopisać, jak to wszystko fajnie wygląda, a sami dobrze wiecie, że chcieliśmy nagrać jak najwięcej i dzięki temu, że ja nagrałem to bez kierownicy, wczoraj nagraliśmy dwa odcinki, a tak to coś czuję, że albo byśmy nagrali jeden, albo w ogóle. Dlatego też dzisiaj udało się, dość późno zaczynamy nagrywanie, ale plus jest taki, że mogę chociaż użyć kierownicy. Problem wyszedł taki, że oczywiście nasz cudowny Logitech, czyli program od kierownicy, po prostu powiedział do mnie, nie powiem brzydko jak, ale żebym se pobiegał nie powiem gdzie, bo i tak nie zadziała. No i musiałem też mu powiedzieć to samo i odinstalowałem, zainstalowałem z powrotem, no i udało się, więc po prostu jakby zgubił sterowniki do kierownicy i no tak jakby powiedzieć, no kierownica nie działała. No daj Boże, że się kalibrowała, więc wiedziałem, że sama w sobie się nie popsuła, tylko coś czułem, że jest w komputerze. No ostatnio komputer mi, jak sami dobrze wiecie, świruje. Na live'ach sami wiecie, jak to wszystko laguje, więc też próbuję do tego dojść, co jest, gdzie i jak. Też pewnie widzicie inaczej troszeczkę grafikę, bo mam poprzestawiane pod FPS-y, ale widzę, że to i tak nie zmienia, bo nie mam tych pełnych FPS-ów. Troszeczkę inaczej tekstury widać w oddali. I to mi się też trochę nie podoba. Chociaż jak ustawiłem sobie pod wydajność FPS-ów, to byście nie chcieli wiedzieć, jak to wygląda, więc jakbym nagrał taki odcinek, to byłby w ogóle hit. Więc muszę wrócić do swojej poprzedniej wersji, no bo no niestety nic mi to nie daje, tym bardziej na serii po sąsiedzku, gdzie jak tylko odpalę OBS-a, to nadal jest ten sam problem. Więc tu z jednej strony takie pytanie do Was, może miał ktoś z Was problem na temat tego, że laguje przeglądarka podczas grania w Farminga. To jest taka wersja dla tych bardziej zaawansowanych, jeżeli mają dwa... Ci nie reagują, tam wszystko tak, no, no ale wiesz, no, tu bardziej już dla mega zaawansowanych, czyli dla streamerów. No ciężko, żeby nasi widzowie byli nie wiadomo jakimi streamerami i takie rzeczy robili. Tu ale bardziej... donaty też lagują, tak? Tak, nie? Tak, tak. No, donaty, to ja tak miałem przecież wszystko. Donaty mi lagują, ale no i jak to naprawiłeś? Nie wiem. No komputer kupiłem nowy. A, no to... To mi to, mnie to tak za bardzo nie rajcuje, żeby kupować nowy komputer, no, tym bardziej. Ja, ale jak, tak jak właśnie słucham Ciebie, to jest jeden patent jak u mnie, a komputer się mi skończył. Po prostu mi się komputer skończył no i tak, tyle, no. Tylko że mam roczny komputer, więc wątpię, żeby mi się komputer skończył. Ciekawe. Więc albo mi się coś odwaliło z kartą i mi świruje, albo no coś jeszcze innego. No z Thanasem niestety nie doszliśmy do tego i chyba nie dojdziemy, co się wydarzyło, więc pytanie do Was, jeżeli ktoś ma z Was dwa monitory i miał taki przypadek, że gra se Farminga na jednym, a na drugim nie może oglądać YouTube'a, to dajcie znać w komentarzu, bardzo bym prosił, jak to naprawiliście, jeżeli to naprawiliście, bo to jest taka ważna rzecz, no już tylko, jak gadałem z Thanasem, no zostaliście tylko Wy, no bo żaden z nas już nie wymyśli, co się tutaj dzieje. No, z jednej strony zaryzykowałbym i kupiłbym nową kartę graficzną, żeby sprawdzić, ale no nie daj Boże, kupię kartę za parę tysięcy i wyjdzie, że no nic się nie zmieni, to bym się zdeczka zdenerwował, a tego byśmy chyba nie chcieli, więc dlatego też no ciężko takie coś określić, tym bardziej, że no nie znam się jakoś, nie jestem informatykiem i ciężko mi to określić, ale ostatnimi czasy, jak sami tam gdzieś oglądacie live'y, czy też inne akcje, no to na pewno widzicie, że tam trochę się denerwuje pod tym względem, a no nie fajnie to wygląda, gdy na przykład właśnie na live'ie, żeby zobaczyć donate'a, czy żeby przewinąć czat, bo to też jest ważna rzecz, żeby się przewinął czat na drugim ekranie na przeglądarce, muszę spojrzeć w niebo lub w taki punkt, który daje od razu 60 FPS-ów. Jak ja to człowieku zobaczyłem, jak ja to zobaczyłem na jednym z live'ów, to był chyba piątek, i to wtedy odkryłem, że coś takiego się dzieje właśnie przez spadki FPS-ów, to myślałem, że jebnę. Bo słyszę dźwięk na przykład Donate'a wtedy to było i spojrzałem w niebo, co nie? Kurde, odbugowało wszystko. Patrzę na czat stoi w miejscu,
spojrzałem w niebo, czat się przesunął. Mówię, oho, no to grubo. No jak wtedy to odkryłem, to ja byłem po prostu zszokowany i do no, dzisiejszego dnia... To też miałem takie dnia... momenty, że ja mogłem grać tylko na niektórych seriach, na live'ach, nie? Na starym komputerze. Aha. Bo niektóre serie już w ogóle nie ogarniało mi, nie? No i właśnie... wszystko lagowało. Tak, no i to jest właśnie pytanie, czy to jest wina karty graficznej, czy to jest wina... A może dyski? No, bo mi dyski strasznie się, wiesz co, inaczej. Mi dyski strasznie w starym kompie siadły. Ja mam 3 albo 4 dyski teraz założone od w tamtym roku. Naprawdę Tanas powymieniał mi wszystkie dyski, jakie tylko są. Aha, najgorsze, jakie miałem, wywaliłem i mam niby najlepsze, jakie można tylko. I mam ich chyba aż 3, więc... Dobra, a masz jakiś na czerwono albo w połowie zatkany? Nie. Znaczy ogólnie też sprawdzałem sobie wydajności, bo Tanas też od razu o tym pomyślał. Tak, no. O dyskach i w menadżerze urządzeń od razu tam prawie w ogóle nie są używane te dyski, więc jakby było jakieś zużycie. No ale a właśnie karty... A sprawdzał? Bo wiesz, no może nowe, ale może być, że uszkodzony. Chociaż nie. Ale jest program taki do sprawdzenia stanu dysków, jakim ile stopni są zużyte już, nie? Nie wiem, chyba tego nie sprawdzał. Ale no jedynie wiem, że na pewno no, karta graficzna najbardziej dostaje po dupie, bo ona jest w okolicach 85 do 100, ale niektórzy mówią, że no bo to jest karta, żeby zużyła, żeby była użyta w jak największym stopniu. Tak, karta jak najbardziej. A nie żeby po prostu lagowała, no ale no ciężko mi to określić, wiem, że no jest i minus, no i może do tego kiedyś dojdę, ale no troszeczkę pewnie nerwów przy tym stracę, więc to jest taka rzecz, która mnie denerwuje ostatnio. Dlatego też pewnie Logitech po tym moim świrowaniu też mógł ześwirować przez to, że troszeczkę zacząłem czyścić kompa, zacząłem go tak, jak to się mówi, od zera sprawdzać, co może być nie halo. No i też może gdzieś tam delikatnie coś i w tym programie strzeliło. No ale najważniejsze, że chociaż kierownicę mamy z głowy, bo jakbym jeszcze stracił kierownicę, to chyba jedynie kupić pistolet i się powiesić, co? No i to by było na tyle, ale daj Boże, że tak nie będzie i chyba w najbliższym czasie się to ogarnie. No ale jak nie, no to piszcie, co wy na ten temat sądzicie, może mieliście do czynienia i mi szybciej z tym pomożecie. Ale można się bardziej skupić też na po sąsiedzku, żeśmy sobie troszeczkę pogadali o komputerach, które nie zawsze są miłe, nie zawsze są cudowne, ale przy takim koszeniu to bardzo szybko czas leci chociaż, więc to jedyny plus. Teraz nie wiem, jak pojechać, żeby tutaj trochę skosić. No najgorsze są te pola, gdy przychodzi ci taki słup i musisz coś z tym zrobić, więc tutaj pojedziemy troszeczkę na odwrót. Teraz sobie obkosimy obok tego zagajniczka. O, tu mam jeszcze nieskoszone. Halo, halo. Dobra, można by było trochę przyspieszyć, żebym dojechał tam dzisiaj. Patrzcie, no nie spodziewałem się, że tutaj jeszcze takiego mijaka zostawiłem. Podniesiemy, oczywiście na około to już przejdziemy na sam koniec, żeby było wszystko tak, jak być powinno. To jest spora łąka i myślę, że stąd jak wezmę sobie siano, to na luzie powinno mi starczyć. Chociaż mam jeszcze 8 belek, tak mi się dobrze zdaje, że chyba dobrze liczyłem, że mam 8 belek, więc to jest naprawdę sporo. Dlatego tak jak mówiłem na początku odcinka, będziemy takie mieli łączone, trochę siano kiszonki, trochę siana, bo tu będzie siano, a na drugiej łące zrobimy siano kiszonkę, bo aż tyle siana nie potrzebuję, a tej kiszoneczki by się trochę przydało, bo mam w tym momencie chyba 2 belki siano kiszonki, jak dobrze pamiętam, i oprócz tych 2 belek zahamowałem, ale troszeczkę no delikatnie wygło mi kosiarkę, więc już by było po niej. No ciekawe właśnie, jaka jest wytrzymałość takiej kosiarki w realu, jakbym delikatnie ją tak nagiął. Ale myślę, że chyba tutaj na tej sprężynie... Póki coś nie pęknie, nie? No to na pewno. Ale ciekawe właśnie, jak działa ta sprężyna. Czy ona, dzięki niej mogę wygiąć mocniej właśnie taką kosiarkę, czy też nie? Bo to też jest takie pytanie. Czy ona jest tylko do naciągu? Ale ona chyba jest do naciągu, jak się ją składa, tak coś czuję. A jakie ona ma tutaj tryby tu, gdzie jest skręcana, żeby właśnie na boki, to druga sprawa. Dobra, podnosimy i lecimy naokoło. No długo, długo, wręcz bym powiedział bardzo długo, bo koszenie tej łąki to jest 15 minut i trochę jestem zszokowany, no ale to jest chyba 70 arów, więc to jest naprawdę moim zdaniem dość dużo. Zastanawiam się, czy w ogóle jechać kosić tą drugą łąkę.
Ale ona powinna być o wiele szybsza, więc już zróbmy chyba całą robotę tak, jak być powinno. Bo na ten odcinek i tak nic innego niż kupowanie właśnie. Zacząłem na temat słowa kupowania, bo bym zapomniał. No dzisiaj też musimy trochę pieniążków wydać. I wydamy najpierw na pole, bo już kupuję ja drugi odcinek i chciałbym już mieć w końcu kupione, żeby móc tam przygotowywać, bo sami wiecie, że potrzebuję tam troszeczkę podziałać, jeżeli ktoś był na poprzednim odcinku u sąsiada, bo chyba tam też mówiłem na ten temat, a jak nie, to było to poza odcinkiem sąsiada, ale nie wiem, bo wiem, że gadałem, że tam jest dużo wycinki drzew, przygotowania, oborania, no tam będzie się działo. Tym bardziej, że jeszcze nie myślałem, co tam będę też siał, więc muszę to dość szybko podziałać, zrobić jedno duże pole, bo wiem, że chcę to połączyć i później, kurczę, no i zastanawiam się, co by tam zasiał. Może jak był teraz owiec, to albo zawalić tam soję, ewentualnie pszenicę. No bo w tym sezonie naprawdę bardzo dobrze mi poszła sprawa związana z taką ilością pszenicy, taką ilością owsa, bo dzięki temu miałem, przepraszam, mam bardzo dużo bel słomy, które nie sprzedaję. Jak mam największy sezon, jeżeli chodzi o słomę, czekajcie, muszę to złożyć, bo jeszcze mi się ktoś nadzieje, to jak mówię, jak mam największą ilość słomy w tym sezonie, to ją nie sprzedaję. Więc to jest taki troszeczkę, no beka można tak powiedzieć, ale sami dobrze wiecie, jak już teraz wygląda nasza akcja związana z krowami. Ja bardzo dużo bel teraz straciłem, bo na samo ostatnie karmienie chyba poszły 2 belki, plus na pościelenie 4, bo już chciałem mieć trochę obornika więcej. Więc myślę, że będę właśnie wrzucał to w obornik, a te belki zostawię. Chociaż razem, jeżeli dobrze liczę, jest około jakichś 26-27 bel w tym sezonie zostało sprasowanych. Więc, no, szczerze, to był bardzo dobry sezon pod tym względem. Spodziewałem się o wiele mniej, a wręcz bym nawet powiedział, że nie spodziewałem się nawet 20. A tu, proszę bardzo, prawie 30 nam dało, więc tym bardziej jestem mega zadowolony. Beleczki są oczywiście ładnie poukładane i czekają na kolejne karmienie. Najlepszy jest z tego plus taki, że od kiedy mam krowy, czy to jedną oborę, czy teraz dwie, nie miałem problemów jeszcze z tym, że czegoś mi brakuje, jeżeli chodzi o kiszonkę czy siano, bo słomy mi zabrakło właśnie w tamtym sezonie. Trochę się wystraszyłem i dlatego tą słomę postanowiłem nie sprzedać w ogóle, bo wiecie, no sprzedać parę belek to tutaj już w tym momencie na tej serii za dużo mi nie da, a jednak mieć więcej to jest no ten plus, że chociaż mam tą spokojną głowę właśnie pod tym względem, że nie muszę się denerwować, że mi potem czegoś braknie i dokupywać. Teraz wiadomo, że te 20 parę belek to mi starczy, ale jeżeli będę widział, że obornika mam dużo, słomy jeszcze zostało, to mogę te parę belek sprzedać zimą, gdzie cena na pewno też trochę będzie większa. Ale na ten temat na razie nie myślę. Bardziej skupiam się na tym, co jest teraz, czyli potrzebuję jak najwięcej pieniędzy, żeby gdzieś tam spłacić kredyt, żeby teraz kupić pole. No i kolejną rzeczą jest, ale to już chyba dogadam się z sąsiadem na drugiej części września, gdy tam troszeczkę pieniążków wpadnie, oddam sąsiadowi za rozsiewacz do wapna, bo żeśmy się dogadywali, że odkupię od niego ten rozsiewacz, żeby był, jakby to powiedzieć, tylko mój. Nie wiem, ile tam dokładnie wyszło, ale też chyba nie gadaliśmy, czy tam miało być to 4. Ten odcinek, trzeba kliknąć ten odcinek i sobie sprawdzimy, ale nie wiem, czemu mi gdzieś tam lata około 4-5 tysięcy. Więc mógłbym to oddać chyba dzisiaj, nawet jak kupię pole, ale w 100% nie wiem, ile będę miał pieniędzy, no i trzeba się upewnić, tak, dokładnie co do złotówki, ile być, żebym ja nie był stratny, czy też sąsiad, więc ja na razie zostawiam sobie tą siewkę, bo to nie jest jakiś priorytet, jak dla mnie w tym momencie, bo wapno tak mam podzielone, że w sezonie mam po 3-4 pola, jak na razie. Chociaż w tym sezonie, poczekajcie, żebym teraz was nie skłamał, już rozsiałem, o nie, w tym sezonie chyba będzie więcej, coś czuję, bo już rozsiałem w tym sezonie na 3 pola, a jeszcze nie wszystkie mam zebrane. Może być 4, może być 5, ale nawet. Niech będzie, że 4-5 pól, to ja jeszcze sobie takim małym rozsiewaczem dam radę. A teraz kupować nie wiadomo co,
czy też wydawać pieniądze, tak jak sąsiad, dość duże na rozrzutnik, to troszeczkę bez sensu. Ale zobaczymy, co będzie kiedyś. Chyba trzeba się napić, bo mi coś ucieka gardło. Za zdrowie moje. Za zdrowie, pań. Za zdrowie. Za zdrowie. Nie, bo tak już czuję, że cały czas mi się zmienia głos, ale serio, to jest... Dawno nie gadałem chyba. Boże, już myślałem, że cofnę mlekarza. Mój Boże. Gardło chyba umiera mi. Niedobrze. W najgorszym momencie. Boże, komputer, gardło. W garnitur trzeba się ubierać już? Chyba garnitur to jedynie komputer mogę ubrać. Bo tak to bardziej mi to wygląda. Ale nie, dobra. Chyba troszeczkę się rozgadałem i nie miałem nic wypite. Co? Dobrze, że piję czystą. Zaraz prawie grubo po 12. No co ja, tak kurna, jeszcze 6 minut mogę wytrzymać. Wtedy by było idealnie, jeżeli chodzi o grubo po 12. No ale no cóż, nie wyrobiłem się, ty możesz mnie nazwać w tym momencie alkoholikiem. Wypiłem przed 12. No ale no cóż. Ale przepraszam bardzo, w grze mamy 13.05, czyli już jest grubo po 12. A przecież my bardzo ciężko pracujemy w grze i w tym momencie 20 minut koszenia. To jest niesamowite, jak dużo się traci czasu na koszenie. Ja nie wiem, czy ja w ogóle polecę z tym przetrząsaniem, ale no chyba skoczę, bo no jak się skupiłem na tych sianokosach, to fajnie by było to ogarnąć, bo jeżeli ja teraz bym to tak zostawił, no to tak średnio. Wiadomo, że mógłbym to zrobić sobie poza odcinkiem, ale chyba bardziej wolę poza odcinkiem bawić się w żniwa, których mieliście naprawdę dużo. I co na temat żniw? Teraz w komentarzach się też poczytałem, że też cieszycie się z tego, że nie mam w myślach Forshaya, bo nie chcielibyście znowu kolejnych sezonów słyszeć Forshaya, więc jedyny ten plus, że chociaż się troszeczkę ze mną zgadzacie, że to nie będzie kolejny Forshay, tylko że większy. No, dziwnie by było, żeby poszedł cały czas w jedną markę, chociaż niektórzy tak robią, więc nie powiem, że można i by tak było zrobić, ale mnie o wiele ciekawi tutaj coś innego, ale to jeszcze daleka sprawa. No i tutaj żeście mi troszeczkę też podsunęli pomysły z ciągnikami, jakby to wszystko wykombinować i jak też troszeczkę zarobić. I nie powiem, pomysł z tym, żeby pozbyć się 40, a 50 jako że jest ikoną tej serii i ona i tak zostanie, żeby zostawić ją oborowo. No i kolejną sprawą, żeby 50 była typowo oborowym ciągnikiem, dodatkowo w czwórce dorzucić tura i żeby to grało i buczało. Nie powiem, fajnie to wygląda, ale w moich myślach chyba jednak wolałbym czwórkę bardziej masywniejszą niż do tura, a po prostu do tura kupić sobie jakiś lepszy ciągnik, bo ja w tym momencie mam Fenda, mam czwóreczkę, mamy 40-50. 40 się pozbędziemy. Nie wiem, ile za to dostanę, ale no, trochę tam się uciła tych pieniążków. I dołożyć właśnie do ciągnika sturę. I to by był taki priorytet, żeby znaleźć właśnie jakąś fajną używkę. Fajny ciągnik z turem starszy, bo jeszcze nie chcę, tak jak mówiłem, nie chcę tutaj na tej serii tak mocno wydać pieniądze w jakieś nowości, tylko właśnie troszeczkę się jeszcze tutaj pobawić starszymi sprzętami i teraz właśnie z turem. Wtedy może i właśnie by 50 już tego tura straciła i byłaby tylko typowo oborowa, bo no już nie oszukujmy się, ale jest to mały ciągnik do tura i niekiedy ciężko mi gdzieś tam wrzucić jakieś belki gdzieś wyżej, a zawsze w jakimś większym ciągniku może się to bardziej udać, więc tutaj na plus te pomysły, żeby po prostu 40 się pozbyć, a 50 dać jako ten oborowy, bo i tak będzie tą ikoną serii, więc no tutaj nie głupi pomysł, no bo w tym momencie no ja i tak czy siak muszę mieć 4 ciągniki. Ja nie wyobrażam sobie, żeby teraz cofnąć się i bawić się tylko na 3, czyli w tym momencie już sprzedać 40, bo gdyby, nie daj Boże, coś się wydarzyło, będę chciał, coś potrzebował innego zrobić, no i zabraknie mi tego 4 ciągnika i troszeczkę będę ubolewał na ten temat, więc nie, jestem pewny w 100%, że ten 4 ciągniki muszą być, dlatego sprzedamy 40 i oczywiście, co się wydarzy wtedy, jeżeli sprzedam 40, to będę w państwowym gospodarstwie rolnym. Dobra, sam fakt, że
Ktoś się pomylił i chyba nie w takim miejscu, czekajcie, muszę awaryjki włączyć, bo tutaj zdarzyła się rzecz niesamowita. Więc nie trąbcie, bo ja tu muszę zrobić w tym momencie zdjęcie i jechać na policję, bo rzeczy, ktoś się po prostu pomylił, chyba źle zamówienie złożył i nie dość, że wrzucił mi betoniarkę, nie wiem, jako logo chyba mojego gospodarstwa, to jeszcze się ktoś pomylił, chyba PGR nie pod tym adresem zaznaczył, nie wiem, sąsiad, coś wiesz. Policja zjedzie, mordo, właśnie biegnę za nią. No to dawaj, weź ją tam od razu, powiedz, żeby przyjechali tutaj. Bo no, ktoś się pomylił i PGR u mnie postawił. Ale wiesz co, PGR to nie wszystko. Zobacz, jakie mam logo na oborze. A, to jebiste. Chłopaki chyba się tak wkurzyli, ale że tylko mieli to postawić, że i... szczerze, że generalnie ci to na tej bramie pasuje. Pasuje? Gorzej, że tylko, że ta brama się otwiera w to, więc tak już, no, to już mi nie pasuje. Ale ci powiem generalnie, to ładnie to wyglądało, tak jakoś pusto było. Znaczy inaczej, tak to... nie, ja bym bardziej powiedział, że to nie pasuje do bramy, ale pasuje bardziej mi do siatki. Jakbym w ogóle tej bramy nie miał, a miał coś takiego, to by było o wiele lepsze. O. Nie wiem, bo tak, pasuje mi ci pod oborę, bo pasuje kolory, mi właśnie, pasuje mi pod oborę, pasuje mi pod siatkę te metalowe gówno, więc ja chyba zaraz wyciągnę bramę i zostawię PGR. Piszcie w komentarzach, czy chcecie, żebym miał bramę, czy właśnie coś takiego. U mnie taki trochę PGR jest, no ale chłopaki chyba się gdzieś pomylili, nie pod ten adres założyli, więc no chyba zobaczyli, że co, że duża obora, gdzieś tam pustka i to było na tyle, to mówią, dobra. Niechaj będzie, założymy tutaj. Dobra, trzeba troszeczkę głośności dorzucić, czyli odpalamy surkę. Fajnie by było podnieść oczywiście naszą przetrząsarkę. No i jedziemy. Jedziemy... Aha, poczekajcie, jeszcze mogę jedną rzecz zrobić. Ja sobie teraz zrobię coś takiego, żeby... Ja tu się zmieszczę. Czekajcie. Zaraz, jak już jestem tutaj, mam bramę otwartą, a nic nie jedzie, to ja sobie tylko... Ach, odpalę, przepalę ze 40 dzisiaj. Jezu, jak już dawno tego dźwięku nie słyszałem. Przyznam szczerze, że oprócz tego, że używam zawsze do karmienia, to nie pamiętam, kiedy jeszcze używałem ją w czymś innym, może na tej komentarzu, jak pamiętacie, bo ja już nie pamiętam, co nią ostatnio robiłem w polu. I przyznam się, że no dobrą robotę robi przy paszowozie, bo nie chciałbym mieć jakiegoś innego ciągnika do tego, ale tak to bez tego ani rusz, więc ta 50 też by sobie dała radę i 50 oczywiście bez kabiny, bo to jest mój priorytet, nie wiem, ja jakoś sami widzicie, jak ciężko, może ta puszka jest spoko, no bo gdzieś tam jest klimatycznie do 40, ale no jednak mi zabiera dużo światła, nic nie widzę. Tutaj nawet jak patrzę w górę, to mi nawet 60 FPS-ów nie daje. Podobno sąsiad ogólnie, ta betoniarka, co tam masz na ścianie, nie? No. To już kilka odcinków jest. Aha. Także nie przyuważyłeś chyba. Nie wiem, chłopaki przyjechali, ale ogólnie nikt nie przyuważył, bo w komentarzach też tego nie było, więc nie jeździłem. Ej, no dobra, odcinki. Z drugiej strony nie jeździłem tutaj na odcinkach, bo dopiero teraz pierwszy raz jest taki jakby wjazd tutaj. Nie przejeżdżałeś tutaj nawet tamtą, no, drogą może przejechałem, ale wiesz, jak jadę drogą, to nie patrzę tutaj na... Ale ja muszę zobaczyć, co to faktycznie widać było. Pewnie może kątem oka, tak, tylko wiesz, no nie każdy też to kątem oka zobaczy. Oczywiście jedziemy trochę zarobić pieniędzy, czyli sprzedamy w kozie mleko. I kozie mleko tutaj, zapraszam serdecznie. Panie, nie pojechać pan, bo tu zaraz za pół darmo będzie mleko oddawane. Ale to jest oczywiście polskie, nie żadne inne, tylko nasze tutaj z PGR-u. 3800, 4000 prawie, nie, równe 4000. Ale lekko ponad. O, dziękuję, dobra, tylko tam też chyba jakiś Polak, bo tak ładnie gadał. Dobra, 4000 zarobione, czyli u mnie to podstawa, jeżeli chodzi o to kozie mleko, za całą tutaj beczkę, tak to można nazwać. Czy tam bańkę, jak złota nie ma. Czekajcie, żebym tylko teraz nikomu nie wyjechał tutaj, bo tak mówię, no w tej 40 za dużo nie widać. Ale grunt, że nie jadą nigdy z tej strony i mogę z tą bramę tak zostawić na chwilę, ale na dłuższą chwilę to tak już 2 na 10, więc tu pojedziemy sobie. Zaparkujemy sobie w pryzmie, którym jak widzicie już jest pusta. Już nie mamy kiszonki z tamtego sezonu, bo ją po prostu wykarmiliśmy. Zostało tutaj 4
Belkisiana w tamtej, na tamtym gospie też 4. No i tak mówiłem, dobrze pamiętałem, 2 siano kiszonki, więc przyznam szczerze, że no z całego sezonu fajnie to poleciało, wszystko wręcz zostało prawie wykarmione. Teraz też te 2 belki polecą, bo zanim będzie kolejna siano kiszonka, czy też kiszonka, to myślę, że spokojnie do 2 października. Więc tutaj nakarmienie idealnie, że się tak wyrażę, to jest zrobione. Ja w tym odcinku prawdopodobnie to ja nawet chyba nie pojadę kosić, jak tak patrzę, co tu się dzieje, że nawet nie mogę wyjechać z własnego gospodarstwa. Czekaj, co ty powiedziałeś, że TMR-a nie pojedziesz kosić? Nie, ja że ja w tym odcinku. Ja w tym odcinku powiedziałem, że nie pojadę kosić, tak mi się zdaje, że tak powiedziałem. Nie, TMR-ze. TMR-ze nie pojedziesz kosić, ale nie wiem. TMR-ze to daleko. Ta bizonie za głośno ma po prostu chyba. Jo, tłucze cały czas, tłucze. Całe noce, całe dnie. Dobra, proszę mi tutaj rozkładać się. O, bo się bałem, że się nie rozłoży. Mareczek tutaj, Marek to mnie pilnuje tak na tym, na tej łące, że to jest hit. A nawet może lepiej, bo jak patrząc na te sianokosy, na pewno jest mniej chyba sianokosów niż żniw, a ja mogę sobie chociaż ładnie tu wam pokazać. Chociaż mógłbym ruszyć i te parę minut w tym odcinku chociaż pokosić, żebyście coś tej soi widzieli, bo jak już nie zobaczycie tej soi teraz, to już w kolejnych odcinkach chyba nie będzie czasu, chociaż wszystko jest możliwe. Nigdy nie wiemy, jak długo będzie, co trwało, no bo sama kiszonka, gdy przyjedzie dobry sieczkarnista i dobrą sieczkarnią, zacznijmy od tego, to powinien opierdzielić te 20 arów w 15 minut, więc potem gdzieś tam te ziemniaczki czy inne tego typu akcje nie powinny też zająć dużo czasu. Ale chciałbym chociaż trochę się przejechać, bo no mam te nowe nabytki kupione, jeżeli chodzi właśnie o przetrząsarkę, zgrabiarkę, czy nawet też kosiarkę, która już troszeczkę z nami jest, ale najbardziej właśnie przetrząsarkę, bo to jest rzecz, która ostatnimi czasy została zakupiona i naprawdę fajnie się nią tutaj robi, tym bardziej, że zostały zmienione te prędkości tak bardziej, żeby gdzieś tam pasowały później podczas zmian na te nowe sprzęty, no bo o tym tutaj cały czas gadamy, że te nasze nowe sprzęty, które kupimy za grube pieniądze, będą już w tych prędkościach oryginalnych, czyli tych najszybszych, jak się da, oczywiście w farmingu. Chociaż myślę, że tak gadaliśmy raz na odcinku z sąsiadem, przy tych najlepszych już na przykład kosiarkach to damy im, żeby jechała o tyle, ile fabryka dała, że się tak wyrażę. Więc też myślę, że to będzie na plus. Ale fajnie szybkie okrążonko tutaj mamy zrobione. Ja chyba sobie może troszeczkę inaczej przetrząsam nie cały czas naokoło, tylko tutaj teraz te to inaczej, to co robiłem na końcu, jeżeli chodzi o koszenie, zrobię teraz na samym początku z przetrząsaniem, czyli ogarniemy sobie tutaj naokoło tych krzaczków, słupów i tak dalej, a potem będziemy mieli już takie proste kawałeczki. Natomiast ładnie tutaj objechać, ale idealnie mi tutaj wyjdzie. Jest naprawdę dobra szerokość, 63 motogodziny już prawie na czwórce, więc to jest bardzo dobra robota, jeżeli chodzi tutaj o ten ciągnik. Nie, naprawdę czwórka, dobry interes. Ostatnio jak byliśmy na proteście, wręcz śmialiśmy się bardzo mocno, że były 2 identycznie, prawie identyczne moje zestawy po sąsiedzku. Szkoda, że akurat nie jechało tak, że mógłbym zdjęcie zrobić, żeby fajnie to wyglądało, czy to nawet nagrać, bo jechał Fendt, a za nim czwórka, więc no idealnie w tych samych kolorach. Wersja Fenda chyba tylko się troszeczkę różniła, ale to tam wręcz bym powiedział delikatnie, więc dla niektórych prawie niezauważalne, ale no mega się to odznacza i fajnie, bo można tak powiedzieć troszeczkę po sąsiedzku pojechało na strajk rolników. No to nawet ładnie to wyglądało. Szkoda, że nie udało się tak razem im cyknąć foto, bo naprawdę fajnie by to wyglądało, więc nie tylko my jeździmy na takie rzeczy, ale i nawet nasze maszyny takimi, jakimi gramy na seriach. Dobra, czy tak się zastanawiam, czy w ogóle jest sens odpalać kombajn, czy dokończyć tą łąkę i kończyć ten interes. Naprawdę mega mnie to zastanawia. Ale chyba sobie odpuścimy. Dzisiaj cały odcinek sianokosów, nie spodziewałbym się tego. No ale koszenie długo zajęło.
a chciałem mieć to ładnie ogarnięte. Czekajcie, podniosę sobie, żeby tutaj nie świrować. Proszę, jak do tyłu. O. Cyk, opuszczamy i jedziemy. Trochę w środeczku pojeździmy, żeby jeszcze głośniej było. Bo na zewnątrz to chociaż ciszej jest. Też nie, chyba jednak zmienię, bo nie będę słyszał własnych myśli, a co dopiero co do was mówię. Zostają mi tu trzy przejazdy i skupimy się na tych trzech przejazdach i będziemy kończyć. Typowe sianokosy, ale to będzie nietypowa jesień, bo to będzie jesień, która no, da ostrego zapierdzielu. Muszę pamiętać kupić pole, bo cały odcinek czekam na to i zapomnę zaraz. Więc daj Boże, żebym pamiętał. Sąsiad przypomni mi za 2 minuty. Ja bym zapomniał. Kosze blisko. A jedziesz, jeszcze tam jedziesz, Matko Boska, to najbardziej będziesz pamiętał. Musisz paść do mnie. Dobrze, to ja tam zaraz padnę do ciebie. Szybciutko tylko przetrząsę i padnę do ciebie. No nie pomyślałbym na początku, że tak długo zajmie mi przetrząsanie i koszenie. Byłem pewny na takie 99%, że koszenie z przetrząsaniem zajmie mi max 25 minut. No a tu zajmie mi 40 minut, no niespodziewane, ale tak mówię, no nie chciałem odpuszczać, bo wiem, że ta trawa jak się skosi, to lepiej, żeby inaczej, lepiej, żeby była skoszona niż nie wiadomo kiedy, bo jak równo będzie ogarnięta, to ja wtedy w 2 września będę mógł sobie na spokojnie to zgrabić i sprasować, czy tu, czy też na tamtej łące, bo zostawię sobie te same roboty. A też jest ten plus, że nie muszę też przetrząsać tamtej łąki, tylko właśnie tylko tą, więc ja od razu ten ostatni przejazd robię i uciekam gdzieś tam w stronę sąsiada, jeżeli tam gdzieś kosi. A bo ty soję tam masz, tak? Tak jest. Aj, ty też. No, ty dzisiaj sobie poleciałeś na żniwa, a ja te żniwa dzisiaj odpuściłem, ale tak jak mówię, no żniw jest dużo, tym bardziej, że mieliśmy rzepaki, mieliśmy pszenicę, więc nawet jeżeli bym odpuścił sobie soję w tym sezonie, to na odcinka jakoś mega byście nie przeżywali, chyba tak mi się zdaje. No mega jest ta przetrząsarka, tak jak mówiłem już wcześniej, kojarzy mi się z takim pięknym zestawem w realu i nie powiem, że chętnie bym takie coś zrobił, czyli nie powiem, bo może tutaj coś takiego wleci, a to tak mnie teraz naszło, ale musiałbym to sprawdzić. Najpierw, zanim ja to sprawdzę, przebiegniemy się daleko, już nie będziemy teraz jeździć ciągnikiem, bo nam zejdzie to kolejne parę minut. U sąsiada grubo, tyle można powiedzieć, bo pełna przyczepa pierwsza. O Jezus, ale to jest długi kawałek, sąsiad tutaj. Aha, ty masz jeszcze dłuższy niż ja będę. O mój Boże. Ja może... A jakby se tą szóstkę kupić? Jeszcze do tego? I jeszcze powiększyć? Teraz się tak zastanawiam. Chociaż tutaj jest ta czwórka, tu jest piątka. Aha, to jest ta twoja łąka. Już mam się wyprowadzę stamtąd? Nie, teraz tak się, dopiero teraz tak przybiegłem, że on ten kawałek idzie aż tutaj i będę miał jeszcze dłuższe pole niż ty. Ale nie, to będzie tak pokręcone to pole, że nie wiem, czy to jest sens. Chociaż tu się też to pole łączy, tym bardziej, że ja tu mogę wyciąć, a wtedy ja mógłbym cały ten klombik wyciąć i miałbym dość fajne pole. No, piszcie w komentarzach. Inaczej, właśnie, napiszcie w komentarzach, co mam zrobić, a to się wydarzy, bo teraz szóstka. Szóstka to koszt 45 tysięcy, ale to jest 60 arów, to jest dość dużo. Ja kupuję tylko 37, ale przy powiększeniu, bo oczywiście jak sami widzicie, tutaj gdzie pokazuję myszko, a widzicie to? Ten kawałek mogę sobie spokojnie, mam na to pozwolenie, więc to mogę sobie wyciąć. I to jest dobry kawałek, bo to jest 114, a to obok jest 90, ale jaka różnica ziemi od razu. I tu jest tylko 30 tysięcy, chociaż za hektar jest jakby więcej, więc no pozdro 600, tyle można powiedzieć. Więc już mam ten kawałek fajnie tutaj ogarnięty. Gdyby się udało sąsiadkę wyburzyć delikatnie tutaj, to nie powiem, byłby to zajebisty kawałek, ale no muszę sobie jakoś pomyśleć, a wy w komentarzach napiszcie, czy szóstkę też brać do tego i łączyć to w jedną całość, czyli wtedy to całe pole będzie miało
Hektar. Tu jest 5, czyli hektar 65, coś takiego. To będzie naprawdę spory kawałek i chyba nie wiem, czy nie za duży. Patrząc na to, chociaż sąsiad ma tylko hektar. To chyba nie, chyba sobie zostawię te dwa i tą szóstkę. Odpuszczę może sąsiad do czwórki, wtedy to dołączy. Nie wiem, jakie on tu ma plany, jeżeli chodzi o ten kawałek. Ale piszcie w komentarzach, co na ten temat myślicie. A my tym pięknym widokiem pociągu, który leci niemiłosiernie i sąsiada, który kurzy jeszcze bardziej. Kończymy ten odcinek, zostawcie łapkę w górę i wpadajcie na kolejne. Na razie, pa pa! Ejuu!